Otwórzmy pierwszy list Tesaloniczan na rozdziale 5. I przeczytamy rozdział 5 od wersetu 1 do 23. Wiecie, teraz jest taki czas, nawet przeczytałem jakiś taki tytuł gdzieś tam w którejś z gazet. Jest napisane: dzień, w którym świat się zatrzymał. I w tej chwili widać, że nawet niektóre tytuły w różnych miejscach to są tytuły eschatologiczne, tylko ludzie o tym nie wiedzą. Nazywają różne rzeczy apokalipsą, nazywają różne rzeczy tak, czy owak. Ale tak naprawdę mówią nawet słowa, których sami do końca nie rozumieją. Tu w rozdziale 5 jest od początku napisane tak: a o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. I tu jest napisane o dniu Pana, który jest zapowiedziany u proroków, i jest napisane o nich. Oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich przyjdzie nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. Dalej jest napisane o nas, ale oni zaczynają widzieć, oni zaczynają mówić, i te słowa pokój i bezpieczeństwo pojawiają się coraz częściej i będą się pojawiać coraz częściej. I jest taki moment, kiedy kobieta brzemienna widzi, że coś się zaczyna dziać, będzie poród. I ja kiedyś pytałem się moją żonę, co ona czuła w tym momencie, kiedy zaczynało się to. I ona mi wtedy powiedziała: czułam, że nie ma odwrotu. I świat będzie się w tej chwili tak chyba czuł, że nie będzie odwrotu, że coś się zacznie takiego dziać. I to może być dobre, to może być potrząśnięcie, tak jak my teraz doznajemy takich małych wstrząsów, które nami potrząsają, żebyśmy byli gotowi. I w pewnym momencie świat, który chce się zabezpieczyć przed tym wszystkim, który takich słów używa. I to są takie słowa, taki pokój i bezpieczeństwo na własną modłę. Teraz zrobimy coś takiego, że będzie wreszcie bezpiecznie, że będzie wreszcie pokój. My to zrobimy. Ale przyjdzie taki moment, że nie umkną. I my, Paweł pisze, że my o tym wszystkim wiemy. My wiemy o czasach, my wiemy o porach. Jeżeli ktoś nie wie, to niech prosi tych, którzy są nauczycielami w jego kościele, żeby zaczęli o tym nauczać. Paweł to pisze w tym liście, a wcześniej, w 4 rozdziale, pisze o pochwyceniu Kościoła. Dosłownie rozdział wcześniej. I kiedy był w Tesalonikach, to mówił o tym. I oni to wszystko mieli praktycznie na świeżo właściwie. Wiedzieli, czego się mają spodziewać. I teraz zbliżało się i zbliża się coś. Wiadomo, co mówi świat, co mówią oni. Wiadomo, co na nich przyjdzie. I wiadomo, że nie ujdą. Lecz wy, bracia, werset 4, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. To, co się dzieje, nas w tej chwili nie zaskakuje. Nawet miewamy tak i mieliśmy tak, że Bóg nas przygotowywał od dłuższego czasu. My o tym wiedzieliśmy, wiemy.
i nie czujemy się wcale zaskoczeni. Mimo, że dookoła zrobiło się bardzo dziwnie. I wielu wierzących, i my też mamy takie wrażenie, jakby czas się zatrzymał i rzeczywiście jakby w tym filmie takim z dnia na dzień, który się toczył, nagle nastąpiła stopklatka. Wszystko nagle stanęło, wszystko nagle zawisło, puste ulice, puste parki i zrobiło się dziwnie. I teraz w momencie, kiedy zaczęło się robić dziwnie, to przecież na nas wpływa. To jest coś takiego, co ten normalny rytm, który mieliśmy, on gwałtownie został zaburzony. I teraz ludzie dookoła siedzą w domach pozamykani. Niektórzy przestają to już wytrzymywać. Wszyscy mamy ograniczenia. Praktycznie cały Kościół przeszedł na spotkania online. I teraz zaczęło być widać, na przykład, czego nam brakuje. Zaczęło być widać, że są rzeczy, których Pan zaczyna od nas wymagać i przypominać nam. Popatrz na to, popatrz na to, popatrz tutaj. Ale szósty werset mówi, nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo zauważyłem, że jest takie dziwne poczucie, jakby człowiek w tym wszystkim popadał w jakieś odrętwienie. Jakby zaczynał zasypiać. I to nie jest tylko jakieś takie moje wrażenie. To jest wrażenie, które słyszę od braci, słyszę od sióstr. Czy to przypadkiem nie jest ten czas, kiedy panny zaczną zasypiać? Kiedy Kościół zmuszony do tego, żeby się gdzieś tam w taki sposób spotykać, nie mający możliwości spotkania się na żywo, nie mający bodźców, żeby zaczął zasypiać. I dlatego w tej chwili ważne jest to właśnie, żeby sobie tych bodźców zwierzący dostarczali, bo jak list do Hebrajczyków mówi, żeby nie zapominać o wspólnych spotkaniach, prawda? I no jeżeli się można spotykać na żywo, to trzeba. Jeżeli się można spotykać w każdym innym sensie, to też trzeba. Żeby się nawzajem zachęcać, budować, żeby się zachęcać do dobrych uczynków, a to tym bardziej, im bardziej widzicie, że ten dzień się zbliża. To jest dokładnie list do Hebrajczyków, rozdział 10. Więc nie śpijmy. Nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czyli wiedzmy, co się dookoła dzieje. I myślmy o tych, którzy są dookoła nas. Jak ich zachęcić? Myślmy o tym, żeby przełamywać tą słabość, bo ten naprawdę duch jest ochoczy, ciało jest bardzo mdłe, okazuje się. I warto pójść, warto przełamać, warto iść na ten spacer, który jest dozwolony. Warto iść do Pana, warto iść na kolana. I walczyć o czas, który spędzamy z Nim. Dlatego, że to może być tak, że te bańki tej oliwy, która ma być, ten zapas, teraz się będzie okazywało, kto go ma, kto go nie ma. Może jest jeszcze czas, żeby go uzupełnić. Na pewno jest czas, żeby go uzupełnić. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Dalej jest napisane, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. I teraz się zaczyna okazywać właśnie, czy należymy do dnia, czy nie, bo dookoła robi się strasznie mroczno. Dookoła robi się ciemno. Co więcej, może okazać się, że będzie robiło się coraz chłodniej. Bo na razie jest tak, że ludzie jakoś tam sobie pomagają. Nie wiadomo, jak będzie dalej. W jakich sytuacjach się znajdą, jak będą reagować. Tego nie wiemy. Ale jeżeli my należymy do dnia, a po nocy przyjdzie dzień, to znaczy, że my mamy nadzieję. My
mamy pancerz wiary, przez który się nic nie powinno przebijać, i miłości, dlatego że to, czy mamy miłość do siebie nawzajem, to powinno być widać w świecie. I teraz to się będzie okazywało, czy my rzeczywiście będziemy myśleć o innych i kochać ich, czy nie. Czy będziemy myśleć tylko o sobie. I mamy ten hełm nadziei zbawienia. On powinien chronić naszą głowę. On powinien chronić nasze myśli. Im bardziej będziemy myśleć o tym, co w górze, tym mniej będziemy się bać. Im bardziej będziemy patrzeć się w ekran, tym bardziej będziemy się bać. To jest prawda. Ale to jest hełm nadziei i zbawienia. Z jednej strony my jesteśmy już zbawieni, bo jest napisane, że zbawił nas. Zbawił nas łaską, zbawił nas przez odrodzenie. Jesteśmy zbawieni z łaski. Boży to jest dar. A z drugiej strony jest w nas, czy na nas, na naszej głowie, w naszej świadomości, taki hełm nadziei zbawienia. Czyli z jednej strony Bóg nas przeniósł z ciemności do światłości i do królestwa swojego umiłowanego Syna, jak to jest napisane, a z drugiej strony On nas chce zbawić, On nas chce wyratować z tego, co przyjdzie. Kiedy przyjdzie Dzień Pański, czyli Dzień Wylania Gniewu, i oni nie ujdą. Gdyż Bóg, werset 9, nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. No i teraz jest problem. Jak zachęcać się nawzajem? Jak budować się nawzajem? Módlmy się, Pan nam da możliwości, żebyśmy umieli, żebyśmy mogli. Najważniejsze jest to, żebyśmy chcieli zachęcać się jedni drugich i budować się wzajemnie. I dalej jest napisane, prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. To nie jest napisane, żebyście darzyli uznaniem tych, którzy mają urząd, tylko tych, którzy pracują wśród was. I to uznanie nie bierze się stąd, że istnieje jakaś tam hierarchia czy urzędy. Bierze się stąd, jak kto żyje, jak kto pracuje. Jeżeli napomina, jeżeli rzeczywiście to działa. I dlatego ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. I zachowujcie pokój między sobą. Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Ja nie wiem, czy zauważyliście, że w tym dziwnym czasie czasem zaczyna brakować nam cierpliwości. Nagle zostaliśmy wytrąceni z różnych właśnie takich codziennych rytmów. I bywa, że zaczynamy być niecierpliwi dla siebie nawzajem, dla dzieci. Jeżeli tak się dzieje, warto na to zwrócić uwagę. Warto wrócić do Pana. Warto modlić się o to, żeby nie być niecierpliwym dla dzieci, nie być oschłym dla żony. Po prostu warto wrócić. I jeżeli tylko to zaczynacie widzieć, co się zaczyna dziać z człowiekiem, kiedy wszystko jest inaczej, kiedy nagle wszystko zawisło, to warto wtedy na to zwrócić uwagę i przyjść do Pana i powiedzieć, Panie, nie wiedziałem, że mi tego tak bardzo brakuje. Myślałem, że jest inaczej. Ja już myślałem, że przez to przeszedłem. A tu się okazuje, że zmieniły się warunki, zmieniły się okoliczności i jednak to mi daje, jednak jest inaczej niż myślałem. Przepraszam. Wybacz mi i obdarz mnie łaską, żebym był inny dla innych ludzi. Żebym mógł napominać tych niekarnych, pocieszać tych bojaźliwych. Czyli żebym sam był, nie był źródłem problemu dla innych, tylko był rozwiązaniem tego problemu. Chciałbym tak. Chciałbym do tego dążyć. Jeżeli jestem, to przynajmniej to przyznam. Nie będę się bał powiedzieć, słuchajcie, mam problem.
I chciałbym, żeby Bóg zmienił mnie w taki sposób, żebym ja mógł pomagać rozwiązywać problemy innym. I uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Świat na razie ma takie przekonanie, że on sobie da radę. Tylko żeby to wszystko zrobić wspólnie, to damy radę. Świat się przekona w pewnym momencie, że już nie da rady. Przekona się, że to wszystko to były tylko mrzonki. Wtedy zacznie się tu straszne rzeczy, zaczną się dziać na świecie. I to jest wszystko napisane. My to mamy. My to mamy w tej księdze. Ale teraz właśnie na pewne rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Uważajcie. Nie usprawiedliwiajmy takich sytuacji, kiedy odpłacamy komuś złem za zło. Nie uważajmy, że mieliśmy rację i wolno nam było to zrobić. Wolno nam było się źle odezwać, wolno nam było być przykrymi. Nie. Nie wolno. Tym bardziej uważajcie, czyli zwróćcie na to wszystko uwagę. To są takie czasy, kiedy nie należy sobie właśnie folgować, tylko należy położyć całą nadzieję w łasce, że Pan Bóg pozwoli nam to wszystko wyprostować, póki jeszcze jest czas. Żebyśmy myśleli o tym, co jest dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich, a nie tylko dla nas. Zawsze się radujcie. Werset 16. Nieustannie się módlcie. To jest czas, kiedy właśnie należy do tego wrócić. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Chciałbym się zawsze radować, wbrew wszystkiemu, na przekór. Tak jak ten Habakuk. Chciałbym, żeby te moje nogi chodziły po wyżynach. I Bóg może mi to dać. Więcej, chce mi to dać. Dziękujcie za wszystko. Popatrzcie, ile rzeczy nam Pan Bóg daje na co dzień. Teraz jest taki czas, jeżeli ta stopklatka nastąpiła, to można sobie wreszcie usiąść czasem i pomyśleć o tym. Boże, jak Ty dużo mi dałeś. Jak ja dużo od Ciebie mam. Jak przygotowałeś mnie na ten czas. Czasem sobie myślę o różnych rzeczach, które się musiały wydarzyć wcześniej. I to jest w moim życiu, to jest w życiu braci i sióstr. To jest nawet w życiu zboru zauważyłem. Że zrobił Pan Bóg pewne porządki, zrobił zanim to wszystko nastąpiło. Nie wiem, czy zauważyliście, że tak było. I myśmy weszli w ten czas inaczej niż moglibyśmy. Za wszystko dziękujcie, bo taka bowiem jest wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli Bóg tego naprawdę chce. Żebyśmy myśleli nie o tym, czego nie mamy, bo w tej chwili wielu rzeczy nie mamy. Przestaliśmy je mieć. Tak jak brat powiedział, nie? Myśmy myśleli sobie, że to wszystko nam się należy, że to wszystko jest takie normalne, że tak świat się toczy, tak powinno być. A Pan Bóg nam wyraźnie pokazuje w tej chwili, że niekoniecznie. Czyli krótko mówiąc, co tak naprawdę nam jest w tej chwili potrzebne? Co tak naprawdę jest istotne w naszym życiu? Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. I teraz może być tak, że my bez dziękczynienia, bez modlitwy, bez radości, bez miłości, a to wracam w tej chwili te wersety, poprzednie, cały czas, że jeżeli my tego nie będziemy podtrzymywać, tego ognia, tego płomienia, jeżeli nie będziemy wołać dokładnie o to, żeby Pan Bóg to podtrzymywał, bo właściwie to wszystko jest oparte na Jego łasce przecież, to my będziemy, to domino się będzie odwracać w drugą stronę. I to będzie gaszenie ducha. Jeżeli mamy nie lekceważyć proroctw, to mamy te proroctwa napisane, wiemy, co będzie dalej, i lekceważyć tego nie wolno. Jeżeli Bóg mówi w tej chwili do Kościoła w jakikolwiek sposób na bieżąco, to lekceważyć tego też nie wolno. Należy to sprawdzać, należy to rozważać, należy to rozsądzać. Według tego, co jest napisane tutaj w Słowie Bożym, to jest standard. Ale lekceważyć nie trzeba.
Nie powinno się. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. I ten werset jest przedostatnim, który będziemy czytać, bo sam Bóg pokoju niech was pełni, uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo na to czekamy. I teraz, jeżeli rzeczywiście nasz duch, dusza i ciało mają być zachowane bez zarzutu, jeżeli my chcemy być czyści i gotowi na przyjście Pańskie, na przyjście oblubieńca po swoją oblubienicę, to będzie nam Pan przypominał nawet o tym, co jest pozorem zła, żebyśmy się od tego powstrzymywali. No i do tego trzeba będzie mieć otwarte uszy. Bo może się okazać, jak to sam przeżywam ostatnio, że Pan Bóg będzie nam przypominał o rzeczach, które były. Załatw to. Póki jeszcze jest czas. Po to właśnie, żeby nasz duch, dusza i ciało były zachowane bez zarzutu. Żebyśmy mogli czekać na przyjście Pańskie, jak ta oblubienica na oblubieńca, która po prostu cały czas patrzy się, czy on już nadchodzi. I pilnuje tych swoich szat. Czy one są czyste, czy one są białe. I dzisiaj słyszałem cały czas to samo, że o przypowieści, o pannach, o oblubieńcu. Mamy to wszystko gdzieś w sercach. Więc wróćmy do tego. Mateusz 25 rozdział, czyli przypowieść o pannach. I wróćmy do tego wątku, kiedy wszystkie panny zasnęły. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do 10 dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I nie wiemy, czy nie nadchodzi taki moment, który może sprzyjać temu, że wszystkie panny, wszystkie dziewice będą spać. I nawet jeżeli tak będzie, że wszystkie pójdą, że wszystkie zasną, że wszystkie zmoży ten sen, bo to się dzieje, to są rzeczy, które męczą tak naprawdę. One wprawiają ludzi w takie odrętwienie. To najważniejsze, nawet jeżeli zaśniemy, chociaż Paweł pisze: jesteście synami dnia, nie zasypiajcie, bądźcie trzeźwi. Owszem, nawet jeżeli śpicie, czy leżycie, czy stoicie, do Pana należycie, ale jeżeli chcecie się Mu podobać, to nie śpijcie, próbujcie. Nawzajem się zachęcajcie do tego, żeby nie zasypiać. Bo na co się przydacie, jeżeli będziecie spać? Problem jest w tych bańkach z oliwą. Czy myśmy zdążyli nazbierać? Czy jest już za późno? Na razie jeszcze nie. Jeżeli będziemy się do Pana zwracać o tą oliwę, jeżeli będziemy te naczynia nasze oczyszczać, jeżeli Pan będzie miał do czego nalewać, to będziemy mieli na czas, kiedy On przyjdzie. I wtedy te lampy, nawet jeżeli będą przygasać, to będzie można uzupełnić brak. I będzie można wyjść Mu na spotkanie i nie będzie trzeba szukać tej oliwy wtedy, nerwowo. To musi być straszne, kiedy ludzie zaczynają nerwowo szukać, bo im brakło zapasów. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Przecież sklepy niektóre są w ogóle pozamykane. I będzie taki czas, kiedy tej oliwy już nie będzie. Nie będzie można jej kupić. Ale my należymy do dnia. My idźmy do Pana teraz. My teraz zróbmy te zapasy.
my teraz bądźmy tymi, którzy świecą. Żeby nie było tak, że trzeba będzie pójść i kupić, a potem przyjdą te dziewice, które nie miały i powiedzą: Panie, otwórz nam. A on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To są słowa, które w tej chwili naprawdę bardzo zaczynają być aktualne. To są rzeczy, które bardzo w tej chwili zaczynają brzmieć już na, tak rzeczywiście. I my do tej pory czytaliśmy to wszystko, my do tej pory myśleliśmy o tym, ale to było takie gdzieś odległe. A być może teraz przyjdzie taki czas, kiedy to zaczyna być żywe, to zaczyna być przed naszymi oczami. I myśmy nie myśleli, że dożyjemy takich czasów, a będą takie, które nam jeszcze bardziej nas zdumieją. Więc to, co jest tu napisane u apostoła Pawła, wszystko wiecie, jesteście przygotowani. I teraz róbcie to, co do was należy, żeby się Panu podobać na ten dzień. Bo dla was to, co się zbliża, to jest święto. Kiedy Pan przyjdzie, to będzie dla was wielkie święto. A potem, kiedy już Pan was weźmie, to potem zacznie się tu straszny dramat. Więc oczekujmy na przyjście Pana, żeby mieć ducha, duszę i ciało oczyszczoną, oliwę w zapasie i zachęcajmy się nawzajem, żeby nie zasnąć. Mimo, że warunków w tej chwili za dobrych nie ma. Słuchajmy go dobrze, jeżeli będzie nam coś przypominał, żeby to wszystko, co jesteśmy winni jeszcze Panu zwrócić, oddać, oczyścić się, poprosić o przebaczenie na podstawie tej krwi, która została wylana. I trwajmy w tym przymierzu, bo to jest z łaski Jego. On nam to da. I niech Mu będzie za to chwała. Amen.